Cześć, tu Metal, a dzisiaj zrobię szybki unboxing paczki od magicznej kostki. Odpakujmy. Muszę się pośpieszyć, bo mi bateria w aparacie pada. O, jak miło, dostałem bardzo miły w dotyku woreczek. Gratisik. Zaraz się dowiecie, jakie kosteczki. Pierwsza to jest Moju Huangjin. Huangjin. A druga to jest Shengshu 2x2 na białym. Dostałem gratis jeszcze podstaweczkę. Otwórzmy kosteczki. Od razu mówię, że nie są na mnie, dla mnie, więc nie będzie recenzji, ponieważ w sumie już dzisiaj albo jutro je dam. Oddam. Pierwsza kosteczka i druga. Jest unboxing, otwórzmy teraz kosteczki. Bardzo ładne pudełeczko. Budowa. No, Shengshu to chyba każdy zna, na białym plastiku. O, otwiera się bez problemu. Myślałem, że będą te naklejki foliowe, a nie teksturowe. Sprawdźmy, się coś tutaj... Jakaś klej albo się zadarła naklejka. Trudno. Miałem już taką w rękach. Bardzo fajnie chodzi. Chociaż i tak uważam, że w porównaniu do kostki takie jak Dayan 2x2, no to nie ma to absolutnie żadnego porównania. Bo to jest, można powiedzieć, taki trochę syf, a Dayan to jest świetna kostka, która po prostu wymiata. Dalej spróbujmy może bez. Ładne pudełko, może zatrzymam, jeszcze nie wiem. Oklejona. O, fluorescencyjnymi od Juska, jak myślę. Nie, zapomniałem, bo to są fluorescencyjne właśnie od Moju. No, chyba pocięte logo, przecięte na pół przypadkiem. O, ja pierniczę. Ale śmiga. Strasznie luźna. Przemieszamy. Chodzi tak luźno, po prostu jak... Bardziej luźno niż Fangshi. Spróbuję... O, ale dziwny pomarańczowy. Nie wiem, czy o, właśnie mam. Porównam. Pomarańczowy taki super dziwny. To jest fluorescencyjne, a to nie wiem, co to jest. Porównam jeszcze kolory. To walne solwa. Ostatnio coś trzeba przytrenić. Trenowałem trochę. I mam... Znaczy, w sumie nie poprawiły mi się czasy. Ale za to zszedłem ze średnią. Mam średnią 21. O, umiem to W. Dobra, porównamy kolory. Biały jak biały, zielony, nie ma różnicy. Może się na kamerze wydawać, ale ja mówię, nie ma różnicy. Żółty jest minimalnie troszkę bardziej pod zielony podchodzi, taki trochę ciemniejszy. Niebieski, ten jest ciemniejszy. Chociaż na kamerze tego nie widać. Czerwony to nie jest w ogóle fluorescencyjny, to jest fluorescencyjny. I tu mamy pomarańczowy, to jest fluorescencyjny, to nie jest fluorescencyjny. Ta kostka nawet spoko. Moju. Wydaje mi się, że ona jest minimalnie mniejsza. Bo takie mam odczucie dziwne. Jest milimetr mniejsza. Jak widzicie, nie do końca to widać. Pokażę jeszcze budowę. Taka śmieszna. Podobna do Fangshi trochę, bo taki ma kształt. Krzyżak niebieski, selenowy. Ale naprawdę fajna kostka. Nie wiem, czy podobno lepsza od Fangshi, ale o, takie zapadnięcie klocka jak w tym, jak w czwórce u mnie. Widzicie? Dziwne, może się to zdarzać chyba. Trzeba to poprawić, wyjmując klocka całego. A, dobra.
Okej. Okay. Kostka bardzo luźna, świetnie chodzi. Oho, ho. Przy takim poluzowaniu to nawet prawie 50 stopni ścina. Naprawdę, świetna kostka. Chyba polecam. I dziękuję magicznej kostce za woreczek i podstawkę, przyda się. Więc to by było na tyle w tym unboxingu. Dzięki i do zobaczenia w następnym. Cześć!